Siemano, gotowi na kolejną wojnę? Niestety ta wojna, powiem wam, że była bardzo, bardzo dziwaczna, bo to jest wojna Omnix kontra pod napięciem. Wojna, która naprawdę odbędzie się bardzo dziwacznie. Sami zaraz zobaczycie dlaczego. Wojna trwa niby 7 minut, ale tak naprawdę to nie jest jedna wojna, to są aż 3 wojny. Czemu 3? Omnix. Przez 11 osobę razy 2 zostało zdyskwalifikowane. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Dlatego też pod napięciem przeszło prawdopodobnie do wojny finałowej, która odbędzie się jutro, czyli 21 maja. No. Tak jak mówiłem, wojna została po raz pierwszy anulowana i zaraz będzie tłok w M1, bu, 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 bu i tak dalej. Teraz drugi raz. Tu wojna trochę się bardziej potoczyła, trochę potrwała, trochę no, nawet punktów nabili, tak, ale ktoś po prostu i tak wbił na wojnę z Omnixów. No i niestety wojna została anulowana po raz kolejny, ale jak widzicie, trochę ta wojna trwa, więc coś tam wrzuciłem, ale zanim cokolwiek zrobisz, poczekaj, poczekaj, jeszcze chwilę poczekaj, bo zobaczysz coś zaraz bardzo ciekawego. Żeby nie to, że po prostu Omnix przeszło tak płazem, że pod napięciem wygrało i tak dalej, że przeszli tak sami przez to, że po prostu ktoś wbił, postanowili, że zrobią wojnę pozaturniejową, którą wam właśnie zaraz zaprezentuję. Bo tutaj też zostało to anulowane. No ktoś wszedł po prostu, jak już było 20 chyba punktów do iluś i adios. No, ale zanim dam wam wojnę finałową, która nie jest wojną o coś dużego, bo to jest wojna w ogóle bonusowa, powiedziałem wojnę finałową, przepraszam, to jest wojna o finał, więc prawdopodobnie Omnix będzie walczyło o trzecie miejsce dziś, znaczy wczoraj, 20 maja, a pod napięciem o finał na Androsie. Jak wojna wygląda? Wygląda właśnie tak. Okej, wojna, która wygląda tak, ale powiem wam teraz. Andros, walka o trzecie miejsce. Piri, piri. Okej, oni pełni zasługują na to, żeby się bić o trzecie miejsce. Kontra, Kopsni, Genka. Genka. Widzieliście chociaż jakąś wojnę? Bo ja nie. I tak moim zdaniem, tak ja nie zasługuję na to, żeby tutaj brać udział jako trzecia. Walka o trzecie miejsce, nie wzięła ani razu udziału w jakiejkolwiek wojnie i nagle o trzecie miejsce się bije. Na szczęście się ta wojna nie odbyła i bardzo dobrze, piri piri gazet. A wracając do naszej wojny, która się teraz odbywa, czyli Omnix kontra pod napięciem, no dyskwalifikacja Omnix za to, że dwa razy musiała być wojna anulowana. Szkoda. A co to za koń? Obserwatora. No dobra, ale teraz jak widzicie, wojna tutaj się podzieliła na dwie tury. Buff i atak. Buff i atak. Na szczęście tylko raz tak się stało, więc można powiedzieć, że wojna pierwsza klasa. Ja tutaj obserwowałem jednego ninja. Jakiego zobaczyć można po zaznaczeniu, jak go się pokaże. Chwalił się, że ma miecz świetlny i coś tam, jakiegoś coś ja. I ma ze mnie zaznaczonego. I powiem wam, że jak tak sobie na niego popatrzyłem, to ja sobie robię ninja. Daggera najlepiej. Bo całkiem fajnie to wygląda w PvP. Nawet jak ma do dyspozycji jakieś niedozwolone eku, w co wątpię. No dobra, ale sama wojenka, mimo już to jest bonusik, uznałem to jako wojna finałowa, bo się należy. I tak sobie patrzę i na Androsie będą jeszcze niby dwie wojny. Jedna nie wiem po co, przed finałem, przed trzecim miejscem, w ogóle wojna o pietruszkę? Czy o co? Bo rozumiem, że finał będzie pomiędzy
nie wiem, pod napięciem, a piri, zajęło trzecie. Nie wiem. Może Bubulubu kontra ktoś? Kontra Omnix? Nie wiem, nie napisali. Więc nie mam żadnego pojęcia, jak to ma to wyglądać tutaj. No ale powiem wam tak. Wojna niby bonusowa, a wygląda zupełnie jak turniejowa, chociaż jest trochę więcej ludzi. A tak jak się popatrzy, to wydaje mi się, że samych Omnixów jest chyba trochę więcej bijących się. No okej, okay, prawie dotrwaliśmy do samego końca wojny bonusowej tutaj, co jest właśnie Omnixy i... Omnixy, tak. Omnixi i pioruny. Więc myślę, że sam wynik was strasznie jakoś nie przestraszy. Wydaje mi się, że ta wojna jest całkiem okej. Okay. No, ale tak mi się to jeszcze jedno wydaje, że bonusowe wojny czasem nie miałem dodawać muzyki. No dobra, czyli potraktowałem to jak wojnę turniejową. I jest pokazane, że no, pod napięciem dałby radę Omnixom, nawet w wojnie turniejowej, więc w pełni za zasłużenie przeszli dalej. Gorzej by to była dyskwalifikacja pod napięciem, bo nie wystawili jednego członka, oni wystawili 11. To by było nie fair. No, ale tutaj widzicie, cała wojna wygląda nawet bardzo ciekawie. Zawsze może być ciekawiej, tak jak było na przykład na Etolinie i na Samosie i na Negrosie. To niestety te wojny oceniam tak na 4. Wszystkie, bo jakoś szału nie robiły. Mam nadzieję, że Wether i Diumar się postarają trochę bardziej. No i TBD. Chociaż TBD może się nie postarać tak bardzo, bo tam jeszcze może nie być takich postaci, wiecie, full EQ. Chociaż kto ich tam wie. To by było na tyle. Pozdrawiam i zapraszam na jutrzejsze filmiki. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.